Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czemam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zjazdu do zajezdni Annopol. Oczywiście ta seria jest poświęcona zajezdni Annopol, także i tak jak tutaj widzicie, mamy trochę zdjęć na Białęce. I tego tutaj trochę bym powiedział, mimo wszystko się znajduje. Co nie zmienia faktu, że tak jak tutaj teraz pojawiliśmy się, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda aktualnie proces budowy, ale ja w międzyczasie, żeby było oczywiście ciekawiej, powiem Wam, jak ta inwestycja ma wyglądać, co tu właściwie się buduje. A konkretnie to jest inwestycja za 655 milionów polskiego golda. 26 miesięcy to realizacja tego zadania, z tym, że realizacja tego zadania to jest projektowanie i budowanie, ponieważ ten projekt jest zrobiony w metodzie projektuj i buduj, czyli ten sam wykonawca po tej samej umowie najpierw projektuje, a później buduje. Następnie powierzchnia tego obszaru, który teraz widzicie, to jest 12 hektarów, to jest naprawdę ogrom i to kolos. No i będzie tutaj 14 km torów łącznie, gdzie to wszędzie wszystko będzie tutaj zlokalizowane. Ponadto cała inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i na pewno Was bardzo interesuje, więc to na wstępie powiem daty. Planowane zakończenie budowy to luty 2024 roku, także jeszcze trochę poczekamy, ale nie jest to jakoś też bardzo odległa data w stosunku od tego, co aktualnie mamy. No i przejdźmy do tego, co faktycznie tu widzimy. Dużo się nie dzieje. O ile faktycznie mogliście zobaczyć na miniaturce, że była koparka, to owszem, możecie znaleźć chyba gdzieś tutaj na tym całym planie jedną koparkę, to byłoby na tyle. Płot jest ogarnięty dookoła całego placu budowy i mniej więcej na tym można byłoby zakończyć większość prac, jeżeli chodzi o ten postęp prac. Nawet może przesadziłem z tam jedną koparką, jest ich trochę więcej, ale prace tutaj naprawdę są na etapie początkowym. Teraz jest przygotowywanie gruntu pod faktyczną zajezdnię, aby tutaj wszystko mogło się tutaj rozlokować. To oczywiście nie jest tak, że to się stanie w przeciągu paru sekund. To będzie długo trwać. Tak jak mówiłem, to jest obszar ponad około 12 hektarów. Więc tak jak tutaj to widzicie, tego tutaj naprawdę jest dużo. I już na części faktycznie możemy zobaczyć te koparki, które zrywają aktualną nawierzchnię. Już krzaków tutaj nie ma, bo zostały wycięte dosyć długi czas temu. I to wszystko jest tutaj przygotowywane do tego, aby już w najbliższym czasie można było rozpocząć większe prace przy budowie już poszczególnych obiektów. Ale spokojnie do tego jeszcze będziemy dochodzić w kolejnych materiałach. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj są takie już nasypy. I możemy trochę tego zobaczyć, jak to wygląda. Przy okazji za chwilę dojdziemy do kolejnego dosyć ciekawego ujęcia, którego jeszcze nie miałem okazji wcześniej robić, czyli obrotu dookoła całego tego obiektu, mniej więcej o 180 stopni. Zwróćcie uwagę, w tle mamy oczywiście wieżowce Warszawy. Trochę nam to daje mniej więcej lokalizację, że trochę jesteśmy dalej od centrum. Nie jest to chyba najbardziej wysunięta zajezdnia od centrum Warszawy. Na pewno jest to dopiero druga zajezdnia po tej stronie Wisły, bo druga zajezdnia to jest zajezdnia Praga po tej stronie Wisły i znajduje się oczywiście na Pradze. Po drugiej stronie Wisły z kolei mamy zajezdnię Żoliborz, zajezdnię Wola i zajezdnię Mokotów, czyli ta zajezdnia jest piątą zajezdnią w całej Warszawie. Oczywiście plany, żeby tutaj powstała, są od dawna i to jeszcze bezpośrednio przed załamaniem i likwidacją różnych tras tramwajowych był plan, aby tutaj powstała taka dosyć duży obiekt i raczej bez hali, jako głównie takie miejsce po prostu, gdzie tramwaje mogłyby nocować i stać pod gołym niebem, ale w jednym miejscu pilnowanym i strzeżonym. To się nie stało, jednakże teren cały czas był tutaj przygotowany mniej więcej, że w przyszłości kiedyś to powstanie. Różne koncepcje tutaj latały i jak faktycznie powstanie, od drugiej strony będzie wjazd na tą zajezdnię, bo to też oczywiście nie było we wszystkich koncepcjach w ten sam sposób zrobione. Ostatecznie od Inowłockiej jest tutaj bezpośredni będzie wjazd i również wyjazd awaryjny, ewakuacyjny od drugiego końca tego też że obiektu, także tak to mniej więcej wygląda. Tu trochę się zniżymy, to sobie zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda z dołu
Zdjęć jak zawsze mam dosyć dużo, a gadania tutaj bym powiedział, mimo wszystko nie jest aż tak dużo, no bo co ja tutaj mogę wam opowiedzieć? Większość już opowiedział w ostatnim odcinku Sykut. Sykut to się dopiero streścił, bo w 3 minuty to powiedział w całości. Dzisiaj nie ma Sykuta i ogólnie Sykuta ostatnio nie ma na kanale, bo nie jesteśmy w stanie się zbytnio zgrać. On już zaczął pracować normalnie, a ja na studiach i w różnych innych miejscach dosyć dużo teraz mam do roboty, bym powiedział. Także jak widzicie, tutaj też w okolicy, wracając do zajezdni, czyli na samym Onnopolu, jest trochę, bym powiedział, takich hal. To jest oczywiście część przemysłowa Białęki, jeśli w ten sposób mogę to nazwać. Mamy tutaj torowiska kolejowe w niektórych miejscach, nawet bym powiedział. No i tutaj ludzie raczej nie mieszkają, jeżeli chodzi o tą część przy tramwajach. Po drugiej stronie, no już faktycznie są domki, ale z drugiej strony tam ludzie nie mieszkają. Co jest pewnego rodzaju kuriozum, skoro mamy tutaj tak wielki kompleks tramwajowy, a ludzie stąd z wszelkich stron nie będą mogli wsiąść faktycznie do tramwaju, bo tylko i wyłącznie na Onnopol to dojeżdża. No jest to trochę, bym powiedział, minus, no niestety tak to i zazwyczaj wygląda. Na pewno na plus jest to, iż na Onnopolu będzie jeździć z tej okazji jakiś autobus nocny, bo przecież osoby, które pracują na zajezdni tramwajowej, głównie motorniczowie, no to będą musieli jakoś tutaj dojechać w nocy, żeby obsługiwać kursy poranne i kursy wieczorne tramwajów, więc no, coś tu będzie musiało podjeżdżać po prostu bezpośrednio pod bramę. Przynajmniej przy wszystkich innych tak zajezdniach jest to zrealizowane, więc tutaj to też jako plus na pewno będzie. Przy okazji samo brudno, które albo będzie mieć 3 albo 4 w zależności od tego, czy ZTM-owi uda się przeciągnąć usunięcie 25 po otwarciu metra. Ta zajezdnia bardzo pomoże, ponieważ wieczorem będzie więcej kursów tramwajów, które będą zwracać już do zajezdni, a ranem będzie dużo kursów tramwajów, które będą wyjeżdżać z zajezdni, czyli będzie więcej kursów, aby wrócić po nocy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście metro, druga linia, też kursuje wieczorami. Może nie ma takich kursów bezpośrednio nocnych jak M1, co nie zmienia faktu, że i tak całkiem nieźle jeździ. Tutaj będzie nowa ulica, w tym miejscu, gdzie teraz lecimy. Będzie też tutaj zakręt tramwajowy, aby oczywiście to wszystko mogło stąd wyjechać i dojechać do tej trasy tramwajowej. I tak jak tutaj jest, co zobaczycie, to nie jest mały odcinek faktycznie, żeby dojechać do najbliższego przystanku tramwajowego i trasy tramwajowej, który aktualnie funkcjonuje. Trzeba objechać całą tą tutaj halę, którą właśnie teraz widzieliśmy, i przejechać całe tutaj faktory. Domyślam się, że tramwaje będą miały swój przystanek bezpośrednio zajezdnia Onnopol, gdzieś tam już pod wjazdem, żeby tam ludzie wysiadali, bo to jest jedyna zajezdnia tramwajowa Warszawy, która jest faktycznie aż tak daleko odsunięta od tras tramwajowych, bo tu się faktycznie będzie trochę jechać tramwajem z zajezdni, aby dojechać do ciągów komunikacyjnych, gdzie pasażerowie normalnie jeżdżą i funkcjonują. Oczywiście, jak widzimy, tutaj jest pojazd ochrony, a jest to tak ogromny obiekt, że no tu mogą sobie trochę pojeździć tym samochodzikiem, bym powiedział. No i na koniec przelećmy się jeszcze właśnie tutaj nad ulicą Inowłocką, abyście zobaczyli, że tutaj się jeszcze nic kompletnie nie dzieje, ale już prace trwają. Z tego, co widzę, chyba brama jest nawet otwarta. Tak, brama jest otwarta. No to szkoda, że nie byłem, to może sobie wszedł. Z drugiej strony prawie nic tutaj bym nie zobaczył, czego nie widać z drona, bo nie mam żadnych jeszcze obiektów, gdzie można byłoby wejść, ale jak coś się będzie działo, to oczywiście będziecie mogli to zobaczyć w tej serii i na moim kanale, bo zamierzam tą serię pokazywać od teraz do samego końca, czyli do samego końca budowy tego obiektu. Tutaj na tym pasie zielonym będą właśnie tory tramwajowe, które będą się łączyć tutaj z pętlą Onnopol, jak i również z pętlą Żerań Wschodni, więc to wszystko już niedługo będzie łączyć się w jedną pełną całość. To było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć takich więcej filmów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I najprawdopodobniej za miesiąc albo za dwa, w zależności od tego, jaki tutaj będzie postęp prac, żeby też nie pokazywać, że koparka się przesunęła o parę centymetrów, pojawi się kolejny materiał, abyście mogli zobaczyć trochę więcej kolejnych ciekawostek i kolejnych zmian przy nowej, piątej zajezdni tramwajowej, która swoją nowoczesnością naprawdę będzie bardzo przewyższać poprzednie zajezdnie w całej Warszawie. Między innymi to, iż tramwaj tutaj będzie jeździć, nie będzie tutaj zmieniać zwrotnic.
bo zajezdnia sama ustawi dla niego zetnicę, by odjechał tam, gdzie powinien. Dlatego również dzisiaj w tle mogliście usłyszeć muzykę z SimCity, Miasta Przyszłości, bo według mnie te tematy i to, jak ta zajezdnia będzie funkcjonować, dosyć dobrze się łączy. No ale reasumując dzisiejszy film, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia prosto z Białęki. Cześć!